Witajcie wszyscy serdecznie. Tym razem z garażu. Chciałem zwyczajnie pokazać wam. Kupiłem sobie taki uchwyt z ładowarką do telefonu komórkowego, który się podczepia pod tutaj takim sprytnym, widzicie, złączam dokładnie w to miejsce, o tu. Czyli na mocowanie lusterka. No i podłączę się go oczywiście do akumulatora. Chciałem wam pokazać, może nie tyle sam montaż, bo jak gdyby ja nie chcę tutaj jakichś tutorialów robić z tego, w jaki sposób należy to zamontować i tak dalej. Myślę, że każdy tak banalną rzecz w zasadzie jak ładowarka jest sobie w stanie sam podłączyć. Natomiast chciałem po prostu pokazać wam, jak ja sobie to zrobię. I to tam bez szczegółów technicznych. I też, jeśli ktoś z Was się zastanawia, bo to jest rzecz za 50 czy 48 zł bez dostawy, tam jest napisane, że ten USB ma włącznik i wyłącznik. I faktycznie, ja się zastanawiałem, jak to wygląda. Zobaczcie. Nie wiem, czy to widać. Tu jest taki mały pstryczek nad portem USB. O, ja go teraz przesunąłem. Teraz go przesunąłem w drugą stronę. Zapewne to jest ten włącznik-wyłącznik, bo jak wiecie, port USB niewyłączony cały czas będzie pobierał napięcie z akumulatora i bardzo powoli, ale jednak rozładowywał akumulator. Warto o tym pamiętać, żeby zaopatrując się w jakąkolwiek ładowarkę typu USB, zadbać o to, żeby ona miała, bo zdarzają się takie, że nie mają, czyli zadbać o to, żeby miała wyłącznik tego napięcia do portu USB. To jest o tyle ważne, że gdzieś tam, oczywiście, w najmniej chcianym momencie się okaże, że wam rozładuje akumulator taki, który nie ma, taka ładowarka, która nie ma tego włącznika i będzie oczywiście problem. Dobrze, ja będę się starał nie zdejmować baku, mimo wszystko, gdzieś poprowadzić tutaj kable pod tymi plastikami. Może mi się to uda. Jeśli nie, no to oczywiście je zdejmę. I wtedy ewentualnie jeszcze coś dogram, zrelacjonuję. A na ten moment. O, jeszcze wam otworzę tutaj siedzenie. Tutaj jest pod komputerem jest dojście do. Muszę gdzieś to odłożyć w miarę w bezpieczne miejsce. O. Dojście do akumulatora jest oczywiście tutaj. Tu mam akumulator. No i tu będę musiał się zwyczajnie dopiąć tym urządzonkiem. A jak? No jeszcze nie wiem, jeszcze nie mam zaplanowane. Totalnie z bomby tutaj przyszedłem, także do następnego ujęcia i nie wiem, czy już będę miał zamontowane, czy jeszcze w połowie z jakimś problemem wrócę. Także do zobaczenia, do następnego. Okej, okay. Witam w następnym ujęciu, jednak postanowiłem w międzyczasie pokazać wam, co wymyśliłem. Przewód udało mi się upchnąć. Tu są plastiki robione tak nakładkowo i pociągnąłem go. Nie wiem, czy to widać. Tutaj, tu w tę szczelinę go włożyłem i on wpadł do środka tak fajnie. I tutaj dopiero pod tym plasticzkiem wyszedł mi dokładnie przy akumulatorze, ponieważ nie chce mi się, bo jak widzicie, mam kable dosyć napięte przewody od akumulatora. Nie chce mi się odkręcać tych całych śrub, żeby użyć i włożyć tego oczka. To wytnę, usunę tutaj tą część, żeby móc to po prostu nasadzić, poluzując śrubkę i zwyczajnie nasadzę to na gniazdo od akumulatora i dokręcę. I tym samym nie będę musiał całych tych śrubek wykręcać.
Natomiast tutaj zrobiłem tak, jak wam mówiłem, czyli nie wiem, przez słońce troszeczkę. Czyli widzicie, dokręciłem się do tej śrubki odbocowania lusterka, skręciłem to, ustawiłem sobie, wyprofilowałem, zostawiłem oczywiście luźny przewód i złapałem go tutaj nad półką do mocowania kierownicy opaską. No i tyle na ten moment. W następnym ujęciu zobaczycie, jak już to będzie wszystko złożone i podłączone. No i jesteśmy w kolejnym ujęciu. Zobaczcie. Dołożyłem. Lekko dogiąłem do środka. Kabelki są luźne tutaj. Nie wiem, jak mam to pokazać. To chyba to. Także nic tu jest nie jest napięte. Teraz już mogę na to położyć delikatnie tą skrzyneczkę, która tutaj sobie zawsze się majta z komputerkiem. Ok, i to tyle. Natomiast włącznik sam działa w ten sposób, mam nadzieję, że działa. Jak otworzymy sobie tą naszą gumeczkę. O, i tu mamy ten przełączniczek. Kiedy go pykniemy, gniazdo, jak widzicie, się zapala. No i nie mówię, żeby to robić, jak się tam zatrzymujecie, na 15 minut, 10, jak się ma dobry akumulator, ale jak już kończycie jazdę na dany dzień i wiecie, że to już na przykład do rana nie będziecie używać tego gniazda, to warto jest je. O. Oczywiście to się daje bez problemu paznokciem zrobić. Wyłączyć. Ja tylko na potrzeby filmiku wam to przełączam takim śrubokręcikiem. No i tyle. Banalna sprawa. Nie chciałem z tego robić jakiegoś filmu, na zasadzie tutoriala. Mówić wam, jak macie to montować. Jest to na tyle prosta sprawa, że każdy w swoim motocyklu będzie wiedział, jak to zrobić. I na pewno sobie z tym poradzi. Chciałem wam tylko pokazać, że jest to sprzęt. Patrzyłem na komórkę, jak się wsadza. Te sprężyny chodzą tutaj bardzo mocno. Dało się też skręcić. Także no na razie jest to takie mocne i nie rusza się. Mam nadzieję, że pod wpływem drgań też dalej tak się zachowa, że to mi na przykład nie odpadnie. Gdzieś w czasie jazdy, no ale to już będziecie widzieli sami przy najbliższych filmikach. Natomiast no jakiś taki poglądowy. Kosztowało to jeszcze raz przypomnę 48 zł. Miałem jakieś tam punkty smart, więc nie zapłaciłem nic za przesyłkę. I wygląda to dobrze jakościowo. Nigdy nie miałem tego oryginału, chyba RAM-u, tak? Firmy RAM, czy jak to tam się nazywa. W każdym razie to, co tutaj mogę wam na temat tego powiedzieć, to na pewno jakość tego jest taka zadowalająca. No i tyle. Na razie. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego spotkania. Lewą górę.